Jesteśmy na kampie olimpijskim Fair Play, organizowanym przez Polski Komitet Olimpijski w Giżycku. Próbowaliśmy przekazać dzieciakom swoją pasję, nie tylko do żeglarstwa, ale do sportu. Każde dziecko mogło spróbować zrobić zwrot, wybrać szoty, poczuć wiatr we włosach. Centralny Ośrodek Sportu to szczególne miejsce dla polskich olimpijczyków. Tutaj bawimy się w sport, stawiamy na wartości, na dobre relacje. A od tych młodych ludzi ze Szkoły Podstawowej ze Strzegocina, laureatów biegu Fair Play PKOL 2023, zależy przyszłość. Zrobiliśmy pokaz dla młodszych kolegów ze Szkoły Podstawowej. Nasz trener przeprowadził im warsztaty. Chcieliśmy ich zachęcić do uprawiania sportu, a zainspirować akurat tą dyscypliną sportową, jaką jest taniec breaking. To, że się rozwijacie, wy potrzebujecie po prostu warunków do odkrywania siebie. Przygotowujemy się, trenujemy, ćwiczymy w różnych dyscyplinach sportu. Również w nauce, w muzyce i we wszystkich innych aspektach, do których młodzież, dzieci i dorośli przykładamy uwagę, pasję i wkładamy swój czas. Dzięki temu możemy osiągać szczyt. Chciałabym, żeby te dzieci wyjechały i wiedziały, że warto patrzeć na to, co jemy, na to, co kupujemy i przede wszystkim na to, że warto grać fair play, nie oszukiwać. Nasze dzieci miały możliwość poznania różnych dyscyplin sportowych, wspaniałych olimpijczyków. Mam nadzieję, że to rozpali w nich taką iskrę, która kiedyś w przyszłości, mam nadzieję, że zachęci je do podejmowania walki o siebie, o swoją przyszłość, pomoże im zawalczyć o ich własne marzenia.